Ponad 15 milionów złotych, tyle w skali roku mogą kosztować miasto planowane przez rząd podwyżki. Ceny prądu w 2019 roku mają wzrosnąć z 211 do 337 zł za megawattogodzinę, czyli o około 63%. Rząd co prawda przewiduje rekompensaty, ale nie dla samorządów. Władze Elbląga wysłały do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando pismo z prośbą o zmniejszenie wysokości planowanych podwyżek cen energii, a także o uwzględnienie samorządów podczas przyznawania rekompensat. Kolejne podwyżki, które mogą nadwyrężyć budżet miasta, planowane są w oświacie, dlatego prezydent Elbląga wystąpił do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o zwiększenie subwencji na kolejny rok. Z przeprowadzonej analizy wynika, że subwencja jest co prawda większa o 7 800 000 zł, ale żeby pokryła skutki wprowadzonej podwyżki w tym roku plus zapowiadane 5% w następnym roku, to powinna być wyższa o 10 700 000 zł. Subwencja oświatowa zaplanowana dla Elbląga na 2019 rok ma wynieść ponad 137 219 000 zł. Długa dyskusja poprzedziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą podwyżek za wywóz odpadów. Elbląski system gospodarki odpadami nie bilansuje się od 3 lat. W tym czasie miasto do jego funkcjonowania dopłaciło prawie 6 milionów złotych. Jednym z głównych powodów jest rosnąca opłata środowiskowa wprowadzona przez rząd. W związku z tym prezydent zaproponował nowe stawki. Nie jest możliwe już w tej chwili podejmowanie tego typu uchwał, że dopłacimy sobie z innych źródeł. Wychodzi to w ten sposób, że około 45% musielibyśmy podnieść cenę odpadów, żeby te zewnętrzne uwarunkowania zbilansować. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę dotyczącą 30% podwyżki. Za odbiór odpadów segregowanych zapłacimy 12,30 zł, natomiast za zmieszane 21,60 zł. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej podwyżki wejdą w życie od 1 marca. Część targowiska miejskiego przeszła metamorfozę. Powstały nowe wiaty oraz 12 pawilonów handlowych. Są 3 boksy zrobione pod handel mięsem, bo są płytki i są pomieszczenia sanitarne, znaczy nie pomieszczenia sanitarne, ale warunki, czyli zlewozmywak, tak żeby mogło się to odbywać jakby w warunkach, które tam sanepid zaakceptuje. A te boksy to są takie bez w sumie instalacji wodno-kanalizacyjnych, czyli do handlu typu jakimś tam konfekcją lekką czy tego. I ogrzewanie elektryczne na zasadzie ogrzewania podłogowego. Inwestycja pochłonęła 3 miliony złotych. Milion na ten cel urząd pozyskał z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest to kolejna dobrze przeprowadzona inwestycja. Serdecznie dziękuję za wykonawstwo, za to, że dzisiaj możemy oficjalnie oddać do użytku te inwestycje. To pierwszy etap modernizacji targowiska, kolejny ma być realizowany w 2019 roku. Pachnące przysmaki, piękne ozdoby świąteczne czy dziesiątki pomysłów na prezent. Tak prezentował się świąteczny jarmark na elbląskiej Starówce. W ubiegły weekend w naszym mieście odbyły się świąteczne spotkania elblążan. Na mieszkańców oraz turystów czekały kramy wypełnione po brzegi, a w tle przygrywała im świąteczna muzyka. Podczas świątecznego jarmarku trwała także zbiórka na rzecz elbląskiego schroniska. Elblążanie na specjalnie przygotowane stanowisko mogli przynosić rzeczy potrzebne czworonogom do przetrwania chłodnej zimy. Mogli także ofiarować datki na specjalną klatkę weterynaryjną dla chorych zwierząt. Bardzo duża ilość przekazanych przez mieszkańców kocy, ręczników, wszelkiej takiej maści potrzebnych zwierzętom rzeczy, środków czystości i karmy. Widać je tutaj za mną, jest ich naprawdę sporo. Były także atrakcje dla najmłodszych elblążan, m.in. Kraina Świętego Mikołaja. Na sam koniec dwudniowej imprezy odbyła się tradycyjna już wspólna Wigilia Elblążan. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wielu z Was oczekuje na przyjazd bliskich.
pracujących poza granicami Polski. Oni też pragną spędzić święta w ojczyźnie, w gronie rodziny. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, żeby te święta Bożego Narodzenia były dla Was ciepłe, radosne, żebyście mogli wspólnie razem je spędzić rodzinnie i oczywiście w dobrej atmosferze. Podczas wspólnego świętowania można było podzielić się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia.